Pięcioro graczy stanęło do pojedynku o 3 miliarda dinarów. Jedna zła odpowiedź, jesteś zmuszony pociągnąć za spust. Jeśli masz szczęście, pozostajesz w grze. Lub mniej, nie zdążysz się nawet pożegnać. Twój pierwszy błąd może być tym ostatnim. Oto rosyjska ulepka. Maurycy Halikorodewski, Sejny, województwo podlaskie, Nowopolszcza, agent celny. Tomasz Staraja Paoki, Przemyśl, województwo podkarpackie, Nowopolszcza, rolnik. Alicja Narotiłowska, Kopenhaga, województwo kopenhackie, Dunija, handlarka. Wincenty Haszyszowy Gnój, Szczecin, województwo zachodniopomorskie, Nowopolszcza, aktor. Patrycja Kirełatowiska, Lwów, województwo lwowskie, Ukrainia, sprzątaczka. Oto prowadzący rosyjskiej ruletki, Edward Kredewski. Dobry wieczór. Witamy w rosyjskiej ruletce. W grze, której zasady są bardzo proste. Albo znasz odpowiedź na pytanie i wygrywasz pieniądze, albo jej nie znasz i wpadasz do dziury. Przed nami 4 rundy. 5 zawodników stoi na zapadniach i tylko jeden z nich wejdzie do finału i tam będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Wcześniej jednak musi wyeliminować pozostałych rywali, pozbawiając jej gotówki i twardego gruntu pod stopami. Rozpoczynamy pierwszą rundę. Czy jesteś gotów, panie Maurycy? Tak. Panie Tomaszu? Tak. Pani Alicjo? Jestem gotowa, panie Edwardzie. Panie Wincenty? Tak. Pani Patrycjo? Tak. No to możemy zaczynać. W pierwszej rundzie mamy po 6 pytań. Nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy X. Każdy z zawodników otrzymuje teraz po ćwierć miliona dinarów i taka jest stawka za każdą dobrą odpowiedź w tej rundzie. Z każdym kolejnym pytaniem rośnie liczba aktywnych pól o 1, by w 5 pytaniu osiągnąć 5 pól. Za każdą poprawną odpowiedź dostaniecie po ćwierć miliona dinarów. Wylosuję teraz zawodnika, który odpowie na pierwsze pytanie w tej rundzie. Pani Patrycjo. Wytypowałem cię na pani, więc ty odpowiadasz na pierwsze pytanie i mamy jedno aktywne pole. Jakie rozmiary osiągają plemniki? Wybieram Maurycego. Panie Maurycy, oto dwie warianty. Od 40 do 250 mikrometrów. Od 20 do 450 mikrometrów. Od 40 do 250 mikrometrów. To prawidłowa odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Maurycego i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i dwa aktywne pola. W którym mieście David Hilbert był profesorem? Wybieram Alicję. Pani Alicjo, oto dwie warianty. Berlin, Göttinga. Göttinga. To prawidłowa odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pani Alicji i teraz ma pół miliona dinarów. Następne pytanie i trzy aktywne pola. Jaki skrót ma standardowa elektroda wodorowa? Wybieram Tomasza. Panie Tomaszu, oto dwie warianty. SPW, RPS. SPW. Tak jest. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pana Tomasza i teraz ma pół miliona dinarów.
Następne pytanie i 4 aktywne pola. Rośliny o łodygach okrytych pierwotną tkanką okrywającą to? Wybieram patrycję. Pani Patrycjo, oto dwie warianty. Rośliny zielne, rośliny wskaźnikowe. Rośliny zielne. To prawidłowa odpowiedź. Ćwierć miliona dinarów trafia na konto pani Patrycji i teraz ma 500 000 dinarów. Następne pytanie i 5 aktywnych pól. Co to jest równość zbiorów? Wybieram Wincentego. Panie Wincenty, oto dwie warianty. Zależność określona na 2 zbiorach, zależność określona na 3 zbiorach. Zależność określona na 3 zbiorach. To zła odpowiedź. Zależność określona na 2 zbiorach. Panie Wincenty, ćwierć miliona dinarów lecą na konto pani Patrycji i teraz ma 750 000 dinarów. Panie Wincenty, gramy w rosyjską ruletkę. Pan Wincenty został wyeliminowany z gry. Koniec rundy pierwszej, za chwilę runda druga. W drugiej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy dopadnie mnie i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy trzeciej. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujecie po 500 000 dinarów. Oto stan konta. Maurycy, Alicja i Tomasz mają po 500 000, a Patrycja 750 000 dinarów. Patrycja jest kasową liderką, więc ona odpowiada na pierwsze pytanie i mamy jedno aktywne pole. Forma protestu polegająca na mało wydajnej pracy to? Wybieram Tomasza. Panie Tomaszu, oto 3 warianty. Strajk włoski, strajk okupacyjny, strajk głodowy. Strajk włoski. To dobra odpowiedź. 500 000 dinarów trafia na konto pana Tomasza i teraz ma 1 000 000 dinarów. Następne pytanie i 2 aktywne pola. Co to jest ogniwa paliwowe? Wybieram Alicję. Pani Alicjo, oto 3 warianty. Ogniwo chemiczne wytwarzające energię w sposób ciągły, ogniwo naturalne wytwarzające energię w sposób przerwany, ogniwo chemiczne wytwarzające energię w sposób nieciągły. Ogniwo chemiczne wytwarzające energię w sposób ciągły. To dobra odpowiedź. 500 000 dinarów trafia na konto pani Alicji i teraz ma 1 000 000 dinarów. Następne pytanie i 3 aktywne pola. Jaki skrót ma mięso oddzielone mechanicznie? Wybieram Patrycję. Pani Patrycjo, oto 3 warianty. MX, ML, MOM. MOM. Tak jest. 500 000 dinarów trafia na konto pani Patrycji i teraz ma 1 250 000 dinarów.
Następne pytanie i 4 aktywne pola. Jak inaczej nazywamy czynniki rakotwórcze? Wybieram Maurycego. Panie Maurycy, oto 3 warianty. Macerogeny, kancerogeny, albanogeny. Kancerogeny. To prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pana Maurycego i teraz ma 1 000 000 dinarów. Następne pytanie i 5 aktywnych pól. Jak nazywa się przykładowy gaz bojowy o działaniu psychotoksycznym? Kto nie zna z uzbrojenia? Wybieram Tomasza. Panie Tomaszu, oto 3 warianty. LSD-25, KMX-350, PRD-254. LSD-25. To prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pana Tomasza i teraz ma 1,5 miliona dinarów. Czas na ostatnie pytanie w tej rundzie. Ile milionów ludzi ma Somalia na rok 2000? Wybieram Patrycję. Pani Patrycjo, oto 3 warianty. 7,385 miliona, 6,429 miliona, 9,542 miliona. 7,385 miliona. To prawidłowa odpowiedź. Pół miliona dinarów trafia na konto pani Patrycji i teraz ma 1,750,000 dinarów. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do rundy drugiej. Oto stany konta. Maurycy i Alicja mają po 1 000 000, Tomasz 1,5 miliona, a Patrycja 1,750,000 dinarów. Patrycja jest kasową liderką, więc zaprasza do mnie do wyeliminowania kogoś z gry. Pani Patrycjo, masz 1,750,000 dinarów, czyli 700 złotych i masz wybór między Maurycym, Tomaszem a Alicją. Kogo wybierasz? Maurycego. Dlaczego? Bo nie przyłożył się do tej gry. A Tomasz i Alicja? Mogą zostać, ale Tomasz odpowiedział prawidłowo na 2 pytania, a Alicja po 1 pytanie, ale i tak zostaną wyeliminowani. Czy jesteś pewna? Tak. Dobrze, pani Patrycjo, gramy w rosyjską ruletkę. Pan Maurycy został wyeliminowany z gry. Pan Maurycy miał 1 000 000 dinarów, więc 3 z nich otrzymujecie po 333,333 dinarów. Koniec rundy drugiej, za chwilę runda trzecia. W trzeciej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do rundy czwartej. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymujecie po 750,000 dinarów. Oto stany konta. Alicja ma 1,333,333, Tomasz 1,833,333, a Patrycja 2,083,333 dinarów. Patrycja jest kasową liderką, więc ona odpowiada na pierwsze pytanie i mamy 1 aktywne pole. Ile powiatów grodzkich jest w Polsce?
Wybieram Tomasza. Panie Tomaszu, oto cztery warianty. 49, 81, 66, 57. To dobra odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na onto pana Tomasza i teraz ma 2,583,333 dinarów. Następne pytanie i dwa aktywne pola. Jak nazywa się przyjaciel Mirona w książce Pamiętnik z Powstania Warszawskiego? Wybieram Alicję. Pani Alicjo, oto cztery warianty. Babu Stefu, Zocha, Sven, Warszawiacy. 7. Tak jest. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pani Alicji i teraz ma 2,083,333 dinarów. Następne pytanie i trzy aktywne pola. W 1801 roku legiony Dąbrowskiego zostały podzielone na... Wybieram Patrycję. Pani Patrycjo, oto cztery warianty. 3 półbrygady, 4 półbrygad, 7 półbrygadów, 2 półbrygady. 3 półbrygady. To dobra odpowiedź. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pani Patrycji i teraz ma 2,833,333 dinarów. Następne pytanie i cztery aktywne pola. Jak nazywa się symbol, który liczba wynosi kwadrylion? Wybieram Tomasza. Panie Tomaszu, oto cztery warianty. G, Y, E, T. Y. 750 tysięcy dinarów trafia na konto pana Tomasza i teraz ma 3,333,333 dinarów. Następne pytanie i 5 aktywnych pól. Czy w judaizmie podstawą jest wierzenie w jedynego Boga? Wybieram Alicję. Pani Alicjo, oto cztery warianty. Bóg, nie, tak, judaizm. Judaizm. Niestety nie, tak. Pani Alicjo, 2,083,333 dinarów wędrują na konto pana Tomasza i teraz ma 5,416,666 dinarów. Pani Alicjo, gramy w rosyjską ruletkę. Pani Alicja została wyeliminowana z gry, za chwilę Tomasz i Patrycja będą walczyli o finał i jeden z graczy będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Koniec rundy trzeciej, za chwilę runda czwarta.
czwartej rundzie mamy podobną ilość pytań i nie oznacza to, że wszystkie zostaną zadane. Jeżeli któryś z graczy się pomyli i odpuści nas, wtedy wcześniej przejdziemy do finału i jeden z graczy będzie miał szansę zagrać o ćwierć miliarda dinarów. Oto stan konta. Patrycja ma 2.833.333, a Tomasz 5.416.666 dinarów. Tomasz jest kasowym liderem, więc on odpowiada na pierwsze pytanie i mamy jedno aktywne pole. Jaki podział wierszy jest w wierszu na wieży Babel? Możesz wybrać Patrycję lub sam siebie. Wybieram siebie. Panie Tomaszu, oto 5 wariantów. Przerwany, nieciągły, brak, 6-wersowy, 10-wersowy. Brak. Tak jest. 1 000 000 dinarów trafia na konto pana Tomasza i teraz ma 6.416.666 dinarów. Następne pytanie i 2 aktywne pola. Ile praw ma Talmud? Możesz wybrać Patrycję lub sam siebie. Wybieram siebie. Panie Tomaszu, oto 5 wariantów. 681, 725, 600, 584, 613. To dobra odpowiedź. 1 000 000 dinarów trafia na konto pana Tomasza i teraz ma 7.416.666 dinarów. Następne pytanie i 3 aktywne pola. W którym roku Henryk VIII został królem? Możesz wybrać Patrycję lub sam siebie. Wybieram Patrycję. Pani Patrycjo, oto 5 wariantów. 1159, 1509, 1572, 1432, 1541. 1509. To dobra odpowiedź. 1 000 000 dinarów trafia na konto pani Patrycji i teraz ma 3.833.333 dinarów. Następne pytanie i 4 aktywne pola. Ile metrów głębokości ma jezioro Drawsko? Możesz wybrać Tomasza lub sam siebie. Wybieram siebie. Pani Patrycjo, oto 5 wariantów. 84,5 metrów, 91,4 metrów, 79,7 metrów, 48,6 metrów, 64,1 metrów. 79,7 metrów. To dobra odpowiedź. 1 000 000 dinarów trafia na konto pani Patrycji i teraz ma 4.833.333 dinarów. Następne pytanie i 5 aktywnych pól. Jaki wzór ma alkohol patulowy? Możesz wybrać Tomasza lub sam siebie. Wybieram Tomasza. Panie Tomaszu, oto 5 wariantów. C15H25 och, C16H27 och, C9H15 och, C9H14 T3 och, C42H86 och. C15H25 och. To prawidłowa odpowiedź. 1 000 000 dinaru trafia na konto pana Tomasza i teraz ma 8.416.666 dinarów. Czas na ostatnie pytanie w tej rundzie.
Reguła stosowana przy obliczaniu czwartego wyrazu proporcji to: możesz wybrać Patrycję lub sam siebie. Wybieram siebie. Panie Tomaszu, oto 5 wariantów. Reguła 10, reguła jedności, reguła 5, reguła 3, reguła zerowa. Reguła 3. To prawidłowa odpowiedź. 1 000 000 dinarów trafia na konto pana Tomasza i teraz ma 9 416 666 dinarów. Wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do rundy czwartej. Oto stan konta. Patrycja ma 4 833 333, a Tomasz 9 416 666 dinarów. A ponieważ wyczerpaliśmy wszystkie pytania przewidziane do tej rundy, a tylko jeden z nich może wejść do finału, dlatego wylosuję zawodnika, który odpadnie z naszego programu. Pani Patrycja została wyeliminowana z gry. Panie Tomaszu, życzymy Ci gratulacje za te 4 rundy. Dziękuję. Po drugie, 14 250 000 dinarów to są pańskie pieniądze, a wiadomość jest taka, że pan ma szansę zagrać o 250 000 000 dinarów. Gratulacje. Koniec rundy czwartej, za chwilę finał. Rozpoczynamy rundę finałową. Panie Tomaszu, zapraszamy do mnie. Panie Tomaszu, 14 250 000 dinarów to jest dobry wynik. Zanim rozpoczniemy finał, powiedz, czym się zajmujesz. Od 12 lat jestem rolnikiem w przedmieściach Przemyślu. A dokładnie co robisz? Zbieram zboża na 6-hektarowym polu niedaleko Przemyśla. A jakie zboża zbierasz? Żyto. Czy to opłacalne? Tak. Ile zarabiasz? 3900 marek, czyli 7800 zł, czyli 19,5 miliona dinarów. A jak po łacińsku nazywa się żyto zwyczajne? Secale cereale. I na koniec, czy będziesz miał większe pole? Tak, jeżeli się przeniosę do innego miejsca w tym kraju. Czyli od 1 października 2003 roku. Okej, panie Tomaszu, teraz szansa na 250 000 000 dinarów. Aby wygrać te pieniądze, musi pan przejść przez 3 rundy. Każda runda trwa minutę i w tych rundach musi pan poprawnie odpowiedzieć na 6 pytań z 3 wariantami odpowiedzi. Jeśli to się uda, wygrasz określoną sumę w 3 rundach. Za pierwszą 12,5 miliona. Za drugą 62,5 miliona. Za trzecią 250 000 000 dinarów. Oczywiście nie jest łatwo wygrywać wielkie pieniądze, więc co 10 sekund będzie się otwierała jedna zapadnia. Tak więc jeżeli pan nie zdąży, to zamiast pożegnać się z nami, będziesz mógł złożyć pozdrowienie dla nas. Panie Tomaszu, wiadomość jest taka, że to, co wygrałeś w 4 rundach 14 250 000 dinarów, to jest kwota gwarantowana, tego pana nie traci. Czy jesteś gotów na finał? Tak, panie Edwardzie. Proszę bardzo, rozpoczynamy rundę pierwszą finału. Gramy o 12,5 miliona dinarów. Odliczanie czasu zaczniemy, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Czy w Krzyżakach w środku nocy Jurand usłyszał tęskny głos Danusi śpiewającej ulubioną piosenkę? Tak, nie wiem, nie.
którym roku doszło do powstania 8888 Birny? 1958, 1974, 2008. Pas. Mario jest ubrany w czerwoną koszulę i czapkę, a Luigi nosi fioletową koszulę i czapkę, żółtą koszulę i czapkę, zieloną koszulę i czapkę. Zieloną koszulę i czapkę. Tak, ile procent węgla mają włókna karbonizowane? 71, 95%, 80, 98%, 24, 67%. 80, 98%. Tak, enzym hydrolityczny z glutamylaz to halina, tkwiarina, cefalina. Halina. Nie, jaka definicja ma wektory ortogonalne? 2 wektory V, 3 wektory V, 5 wektorów V. 2 wektory V. Tak, wody, które powstają na obszarach wulkanicznych to... Pan Tomasz nie zdążył odpowiedzieć na 6 pytań rundy pierwszej finału. Odpowiedział na 4 pytania i naprawdę ma dobry humor, bo wygrał 14 250 000 dinarów jako kwota gwarantowana. Zanim zakończymy program, przypomnijmy parę pytań. Po pierwsze, rewolucja 8888 doszło w 1988 roku w totalitarnej Birmie, w którym powstaniu zginęło 10 tysięcy osób. Po drugie, Luigi nosi zieloną czapkę i koszulę, Wario żółtą czapkę i koszulę, a Waluigi fioletową koszulę i czapkę. Po trzecie, enzym hydrolityczny z grupa myla stoptialina. Jeżeli Państwo chcą bawić się z nami w rosyjską ruletkę, zapraszamy. Wyślijcie SMS pod numer 7357 w treści wpisując rosyjska ruletka lub autopele pod numerem 0300 131 50. Do zobaczenia.